Dzień dobry, cześć, witajcie. Rafał Musiałek z tej strony M Brothers Studio. Szanowni Państwo, na początek mam pytanie. Czy ktoś z Państwa kojarzy tytuł Arka Karkonoszy, wspólna historia i teraźniejszość? Jeśli nie, to już tłumaczę, o co chodzi. Wyobraźcie sobie, że wspólnie z panem Tomaszem Raczyńskim, Urzędem Miasta i zaangażowaną i ambitną grupą młodzieży stworzyliśmy reportaż, dokument o przesiedleńcach, o osobach, które po wojnie przyjechały do Kowar i stworzyły naszą społeczność. Mamy 31-minutowy film dokumentalny, taki reportaż pełen wywiadów, starych fotografii i przede wszystkim ciekawych historii właśnie o naszym mieście. O tym, co się działo kiedyś, jak to było, taki kontrast, co jest teraz, co było kiedyś. Projekt jest polsko-czeski, czekamy już tylko na czeskie napisy i tak jak już wspomniałem, materiał jest na finiszu montażowym, jeszcze tylko kilka dni i ujrzy światło dzienne. A teraz zachęcam Państwa, zobaczcie jak wygląda kilka ujęć z tego dokumentu. Wspominałem wcześniej, że Kowar nie było na mapie. Faktycznie to było miasto zamknięte, szlabany były na rogatkach. Tutaj nie można było tak się dostać, trzeba było mieć specjalną przepustkę. W Kowarach był przepiękny basen. Była piękna wysepka na tym basenie. Na tej wysepce były taki taras, tam orkiestra. Było kino dla Rosjan, plac zabaw dla dzieci, kurde, była. Taka karuzela była. I my tam, jakie chłopaki, kurde, te dzieciaki. Pół godziny tam jakiś samochód jechał, to nie było obawy. Droga należała do dzieci. Finałem tego ciekawego projektu będzie premiera naszego filmu w lubianym, zaprzyjaźnionym kinie za rogiem, w Miejskim Ośrodku Kultury, w Domu Kultury, pod koniec chyba tego miesiąca. Szczegółowe informacje podamy już niedługo w opisie. Czekajcie na to, bo jest to kawał historii, kawał ciekawych informacji, no i warto tego posłuchać, warto to zobaczyć, warto przyjść. Postarajmy się wspólnie zapełnić kinową salę. Do zobaczenia. Cześć. Studio.